Dzień dobry, witamy. Dzisiaj na moim kanale będziemy przeglądać mojej mamy łazienkę i jakie wszystkie produkty tutaj ma, jakie ciekawości tutaj ma, bo tutaj dużo moja mama ma. Dużo mam, bo wszystko dostaję od własnej córki, więc tak jakby naprawdę to przeglądamy jej, co mi dało. W ogóle my dostaliśmy ten pomysł, bo wczoraj byliśmy live na moim TikToku razem i pytałam się o pomysły na YouTubie i wy mi daliście ten pomysł, żeby zrobić jak mama mi robi makijaż, jak pielęgnację skóry, poranna rutyna, coś takiego, więc mama i ja zdecydowałyśmy zrobić coś in the middle. Pomiędzy, kompromisowo, po środku. Więc może zaczniemy tutaj od tego, co moja mama ma na wierzchu. Pokażemy ci wszystko, jak to wygląda. I co moja mama używa na co dzień, bo chyba te produkty, co są tutaj na wierzchu, to pewnie używasz. Używam, tak, tak. Używam je na co dzień i zmieniam. Ja lubię zmieniać. To zależy od tego, wiesz, jaki cykl jest w miesiącu. No. Jak skóra się zmienia i tak naprawdę sobie używam. Ale ogólnie mam takie jakieś tam standardowe swoje produkty i podstawową rutynę. Przed rozpoczęciem my zrobimy taki questions, ok? Jakbyś musiała wybrać, to jakie trzy marki uwielbiasz z skincare? Ciężka decyzja tak naprawdę, ale na pewno Drunk Elephant jest moją ulubioną marką. I to... Me too! Lancome jest taką marką, którą jestem, nie wiem, używam od lat, 20 parę lat, nie wiem czemu. I działa dla Ciebie. Działa, na pewno wszystko gdzieś tam działa, ale ja po prostu bardzo jej lubię. Lubię tą markę, lubię ich produkty, używam ich produktów, także dla mnie fajnie, dla mojej skóry. To jest takie drugie. No i później ta trzecia, no to już tak gdzieś się tam bym zawahała, bo naprawdę nie używałam wielu innych produktów. Tak, mam jakieś tam poszczególne produkty, które lubię. Z jakichś tam różnych marek, tak? Tak jak mi przynosisz więcej tych produktów, jak mam sposób wypróbowania, ale jestem szczęściara, słuchajcie, wypróbowania tych produktów, które Julia mi tutaj czasami dostarcza, tak? To naprawdę jest tyle fajnych rzeczy, superowe, ale to tak naprawdę musicie wybrać taki produkt, który będzie dla waszej skóry naprawdę fajny i dobry. Więc trzeciego jakbyś musiała wybrać, to... Trzeci jakbym musiała wybrać z tych, co mam? Czy tak gdzieś tam ogólnie? Boże, nie wiem. Może bym po prostu wybrała ten Kiehl's? Kiehl's. No ja też, ja uwielbiam Kiehl's, a to pewnie też jest w mojej top 3, więc mamy takie podobne produkty. Nie robimy w tym filmiku specyficznie makijaże, możemy to zrobić później, bo moja mama ma tak dużo tego wszystkiego, że to naprawdę by był filmik godzinowy. Ale jakbyś musiała wybrać trzy marki do makijażu, to które to by były? Boże, wiecie co, ja naprawdę mam super dużo produktów do makijażu, aczkolwiek ja używam tylko ze trzy podstawowe. Naprawdę ja wiem. Nic więcej. Ja używam, słuchajcie, maka. Uwielbiam podkład maka i to jest w ogóle dwa w jednym, żeby się nie bawić. Jeszcze jakieś fluidy, kończenia, nie umiem tego robić, słuchajcie, zapomnijcie. Dwa w jednym. Mój mak, to jest to. Później używam róż i to są róże, które mi Julia dostarczy. Firma tutaj nie gra roli. Tam trochę różu, ja nie mam. Dała mi tyle jeszcze rozświetlaczy. Nie mam kompletnie pojęcia, jak to używać. Może ktoś mnie nauczy. Jeśli chodzi o błyszczyk czy pomadkę, nie używam nic oprócz jednej rzeczy i po prostu to uwielbiam. Bardzo proszę. Jesus Lord. Mama nie wie, gdzie jest kamera. Bardzo proszę, zobaczcie, to jest moje ulubiony błyszczyk. Nieustannie, nie rozstająco się, nawet jak nie kładę makijażu, to ten błyszczyk musi u mnie w torebce być. No i on jest prawie cały użyty. Prawie, ale to ja mam ich kilka różnych. Jeśli chodzi o cienie do oczu, to tylko używam brązowe, bardzo delikatnie brązowe i to używam to, co mam, co mi Julia tak naprawdę da. To ty więc używasz. Tylko mak. Maki Lancome, tak, to będą moje dwie rzeczy, które uwielbiam. To jest maki Lancome i przy tym zostaje. Tutaj proszę bardzo, mojej mamy piękna łazienka. Co tutaj ma koło jej z lewej i co używa? To jest kilka z moich ulubionych rzeczy, które tutaj mam w mojej łazience i do takiego codziennego użytku. Będziemy o tym rozmawiać i pokażę Wam, co używam. I to jest tylko, co tutaj stoi. Moja mama jeszcze ma pod zlewem bardzo dużo rzeczy, nie? No troszkę jeszcze tam jest schowane dużo rzeczy, ale to są takie na dzień dzisiejszy. Ok,
Okay, so take us through it. Let's see it. No więc tak naprawdę to pewnie chyba zaczniemy od początku. Ja w ogóle zawsze używałam, bo lubię, nie wiem czemu, i to było już tak od małego, do mycia twarzy mydełko do dla dzieci. Nie wiem, różni ludzie różne rzeczy mówią o tych też składach wszystkim. Ja do tego nie będę wnioskować, bo ja robię to, co ja lubię tak naprawdę i mi nic do mojej buzi nie przeszkadza. To nie dotyknie mojej twarzy. Nie wiem, mówię, nie wiem czemu. To było gdzieś tam wcześniej, teraz tego mniej używałam. Tak naprawdę ja uwielbiałam bardzo ubić każdym mydełkiem. Te, co dzieci się myje, myć najpierw buzię, pod prysznicem najlepiej. Oczy nie łzami, słuchajcie, makijaż zmywać było po prostu idealnie. Mam fajną rzecz, lubię ją bardzo, Julia mi kupiła. Jest to takie mydełko. Ja też to mam. To jest Kale and Green Tea Spinach Face Wash. Z Youth to the People. Tak, i co jest fajnego, że jest naprawdę w szklanej buteleczce. Ja lubię szklane butelki. Ja preferuję szklane butelki nad plastiki, tak? Dlatego to jest bardzo fajne, to stoi tutaj u mnie. I następny produkt, który mam, również który mi Julia kupiła, to jest ten tonik. Bardzo fajny. Znowu szklana buteleczka, naprawdę fajna rzecz. Good Molecules, taka firma, fajnie na bacik. Obmyć, umyć, super. No i tak na zmianę mam kilka produktów, tak jak Julcia mi tam dostarcza nowe rzeczy, tak sobie je również niektóre testuję, niektóre lubię i niektóre powtarzam cały czas, więc jest tak naprawdę ich tutaj kilka. Kilka is an understatement, jest tutaj ich 20. Następny produkt, który kładę na buzię dosyć często, żeby zetrzeć ten stary naskórek, tak? Ponoć tak działa w nocy, to jest Overnight Exfoliating Treatment z Good Molecules. Dokładnie. To nakładam 2-3 razy w tygodniu szklane buteleczki. 2-3 razy. Ty lubisz te szklane buteleczki? Bardzo ja nienawidzę, bo ja nie mogę z nimi podróżować, bo są takie ciężkie. Są ciężkie, ale jak mam tutaj w domu, tak, mam różne inne też buteleczki, ale ja je lubię tutaj w domu. Tu mam poranne produkty, które Wam pokażę tak naprawdę to rano. Ja lubię ten Lancoma. Centrifuge. The Ordinary. I to sobie tak na zmianę. Jeden dzień ten, drugi dzień ten. To sobie rano używam. Mi się jeden skończył, który miałam również. Serum z tego Drunk Elephant. Wcześniej z witaminką C, ale teraz mam nowe. Córcia mi dostarczyła nowe. I ta firma u mnie tak naprawdę ciągle się powtarza. I love Drunk Elephant. Ta firma jest naprawdę super. Ja też ją używam. I swear by it. I też mam je. Tutaj dałam kilka takich produktów, które są w takiej bardzo ładnej torby. Travel bag. Mamy identyczne. Jesteśmy twinning. Tak. Nie? Bo ja też bardzo dużo z tą torbą podróżuję. Tak, i one się powtarzają, bo te akurat lubię. Ten kremik również lubię, jeszcze nie jest rozpakowany. To serum lubię. Skończyło mi się serum witaminką C. No to sobie gdzieś tam domówię. No i tutaj jeszcze są dwa produkty, które jeszcze poczekają na otwarcie. Skończę tamte, chociaż no zależy. Mama ma tutaj ten. To jest na noc. I tak. To jest ten sam, to jak jest tutaj. To jest ten sam, ale ten się prawie kończy, więc jakby to gdzieś tam będzie za niedługo. No jeśli chodzi o noc, to jeszcze lubię bardzo Estée Lauder. Uwielbiam to od lat, 20 parę lat, naprawdę fajny produkt, bardzo go lubię. To jest ten produkt, który mama pokazywała z Estée Lauder. To prawda, no i tu jeszcze jest Drunk Elephant Oil. I go używam, wiecie, nawet jak już położę wszystkie kremy i serum, to lubię go na nos, w szczególności położyć sobie tutaj w kąciki pod oczy i na szyję, bo uważam, że każdy olej położony gdzieś tam fajnie nawilżę skórę na noc i nie wiem, może takie zabawne powiedzenie, ale uważam, że się zmarszczki tak szybko nie robią, bo taka natłuszczona skóra, to nie gniecie się tak przy podróży. Nie gniecie się. To jest ten produkt tutaj, tylko w Sephorze jest bardzo, bardzo drogi, więc rekomenduję testowanie na własnej skórze przed purchase, bo naprawdę your bank account's gonna cry. Tu ostatnio mi Julcia też przywiozła krem Bioterma. I powiem Wam, że fajny jest, trochę czasami może za ciężki, ale on jest z retinolem, to już jest dla tej skóry jakby takiej, nie wiem, bardziej dojrzałej, czyli dla mnie. Masz tyle tych produktów, gdybyś musiała wybrać 3, żebyś podróżowała na rok, nie masz innego,
do pielęgnacji skóry codziennej, to jakie trzy byś wybrała? Wiecie co, to strasznie ciężko, to mają być pod oczy na dzień i na noc, czy tylko produkty? Okay, let's do na dzień i później na noc, więc rano i w nocy trzy produkty na each, bo wiem, że wy pewnie to oglądacie i wpisujecie każdy produkt i to jest bardzo mega dużo, więc chcę to, wiesz, tak slim down dla was, co naprawdę moja mama poleca. Tak, ja wiem, ale to, co ja polecam, to nie zawsze będzie dobre. Wiem, ale dla ciebie. Dla innych, tak, dla mnie to jest całkowicie no, inaczej, tak? To, co dla mojej skóry dobre, nie dla skóry dobre. Na pewno bym wzięła ten Drunk Elephant. Bardzo je lubię, naprawdę fajnie się wchłaniają, super. Ja z nimi podróżuję. Reszta w gruncie rzeczy zostaje w domu, ja z tymi produktami wszystkie podróżuję. Wszystkie? Drunk Elephant? Przede wszystkim wszystkie, aczkolwiek biorę, poczekaj, zaraz ci pokażę, ten biorę albo ten, bo one jednak fajnie się wchłaniają, dla mnie on się fajnie nawilża, albo ten, rano, takie pierwsze właśnie podejście, to on fajnie się wchłania. To są te produkty, jak chcecie sobie spisać, zobaczyć, to te moja mama poleciła? Poleca. Jeśli chodzi o, na pewno lubię peelingi wieczorne i lubię je enzymatyczne, tak, to się nazywa peeling enzymatyczny, że kładziesz produkt i on tam gdzieś tam ci działa, prawda? Taki peeling. No to jedyny, który mam w tej chwili jest ten i jest bardzo fajny. 3 razy w tygodniu bardzo polecam również jakiekolwiek firmy, ale one jednak fajnie ścierają ten jakiś tam starszy na skórę. To jest ten exfoliating treatment z Good Molecules, o którym mówiliśmy. Tak. Więc ja wam tutaj to pokażę. To jest na tą chwilę. Każdy inny podejrzewam jest dobry, jak ma dobry skład i dobrze wam pasuje. Także też bardzo ważny jest 50, tak? Jakikolwiek krem do buzi, żeby był lekkiej konsystencji. Ja lubię ten i jeszcze mam gdzieś jeden, który naprawdę bardzo lubię też, ale nie wiem, gdzie on jest. Ja on chyba był w Sephorze, czy gdzieś tą rzutką, nakrętką taką. Ja go poszukał tam, któregoś dnia. Goop? Super Goop? Może, okay. Tak. I każdy jeden zawsze kładę na buzie 50, ale to dlatego może, że my mieszkamy w bardzo gorącym klimacie to i to słońce gdzieś tam zawsze jakieś ma dojście do nas tutaj, więc to jest jakby takie, no nie wiem, bardzo ważne dla mnie, tak? Czyli tak reasumując to wszystko, to wieczorem no myję buźkę tak, którym z tych produktów, przecieram tonikiem, później kładę serum, najpierw peeling, odczekam chwilę, żeby ten peeling gdzieś ale się tam wchłonął. Ale nie robisz codziennie. Nie. Jeśli go robię, no to odczekam chwilę, żeby się wchłonął i dopiero później daję serum i krem. No i pod oczy kremy, tak? No bo byśmy zapomnieli pod oczy kremy. No to również Drunk Elephant, mam kremiki pod oczy. Na tą chwilę mam 2 kremy Lancoma, które lubię i które używam pod oczy. Miałam również taki z kwasem hialuronowym, ale był dla mnie za silny i bardzo mi oczy puchły, ale te lubię, są delikatne. To akurat dostałam też w pakiecie z tamtym drugim Lancoma kremem od Julci, więc że lubię Lancoma, to i używam. Na tą chwilę pod oczy używam te kremiki. Teraz pewnie będzie taka więcej interesująca część tego filmiku, bo przerobimy, co tutaj mama ma pod zlewem. Ona pewnie nawet nie wie, co tutaj ma pod zlewem, więc... Ale ja bym nie chciała pokazywać, co ja mam tam schowane. Ale pokazujemy. The truth comes out. Ale tam nic nie ma. Puste butelki. Mm-hmm. Let's go see. Słuchajcie, tu mam bardziej takie kremiki i balsamy do ciała. Jak ja to zapomniałam, że to ja jeszcze coś tutaj mam? No to ja ci mówiłam, ty tam masz pewnie bardzo dużo. A to czego to jest? Bo tego zapomniałam. To jest Miracle Butter, to jest... Intensely nourishing that rescues and soothes dry, chapped, irritated or compromised skin. To byłoby dobre, jak idziesz na przykład snowboarding i ci skóra naprawdę pęknie. No to ja możesz to robić na usta, na wszędzie, to jest taki wonder balm. Polska witaminowa ointment. I to jest bardzo fajne też dla mnie. Właśnie tak jak byliśmy w górach, to używałam. To jest pamiętam. Super. I witaminę A, tak naprawdę z apteki, to bardzo lubię. No i to moje ulubione, to już nie dyskutujemy. To już jest moje ulubione od lat, Nivea, bardzo, bardzo, bardzo lubię. Te balsamy do ciała, w Polsce one w ogóle pachną ładnie, nie wiem czemu. Może po prostu inne pachną. O, gdzie mam te polskie, te co ładnie pachnie też. Przywiozłam. Och, uwielbiam, słuchajcie, jakieś nowe zakupiłam, nie wiem, waniliowe. Ile ona tego ma? Jakieś w ogóle takie, nie wiem, jakieś odchudzające. Boże! Ale tu mam jakieś takie cocoa butter. Boże, ile ty tego masz? A ja jestem na ostatniej butelce.
O, i znowu Lancome, ale to chyba puste, to już z sentymentu to trzymam. Z sentymentu, naprawdę? No pewnie. Lancome tak. Musi Ciebie sponsorować, bo Ty ich kochasz, jak to się nazywa? Następny Lancome i to jest też dla mnie, to są takie małe, co ja z nimi podróżuję, słuchaj, to jest pod oczy. Tutaj masz trochę, ale tego już właśnie nie ma, już nie ma. Tu jest też tutaj właśnie już taka końcóweczka. O, i to dostałam od Ciebie, ten retinol, ale wiesz co, powiem Ci, że on się bardzo rozmazuje, nie wchłania się. Okej. Okay. To nie polecamy? Nie polecamy, nie wchłania się, nie polecamy. Nie, no nie, to nie. O, to też nie wiem, skąd się tutaj wzięło, to jest chyba w ogóle bardzo stare, to musi po prostu zejść do widzenia. Ja tej firmy nie lubię, ja ona nie. Mega mi się nie sprawdza. Ta ale zaja... ktoś u mnie zostawił, wiesz, z gości jak byli i po prostu to gdzieś tam zostawili, tego nie używam, to jest gdzieś tutaj sobie leży. Po prostu mi cała, pamiętam ja kupiłam, wysuszyła mi skóra całkiem, ta face tak. Wash, mydełko do twarzy. To było moje do stóp, to też lubię, to nie znasz tego chyba kocha, ale to jest do stóp nie fajne. No i tu mam jakieś tam do kosmetyki od Ciebie. Joyko, do różnych, widzicie, to spray. To są do stylizacji włosów, ale moja mama i tak nic nie robi ze włosami. Nie, ja nie robię, ale na przykład ten używam, ten olej czasami. No widać, że używasz. Trochę, no ale gdzie ja chodzę tutaj, ja tak naprawdę nic nie mam. Na Bahamach to masz ocean i to ci Tutaj to też tego nie używam. Nie mam jak. Słuchajcie, ja lubię włosy mieć zapięte w kucyk i to jest dla mnie tutaj naprawdę taki fajny. Ej, a mogę to wziąć wtedy? Możesz to wziąć. Bo ja to mogę użyć na New York Fashion Week. Widzicie? To jest takie... I to Ci robi te włosy takie wielkie. Mi nie robi żadnych wielkich takich włosów. Okej, okay, więc ja to zrobię sobie. Dziękuję bardzo. No i tu jest jeszcze... nie wiem, przeczytaj. Co to jest? Nie wiem, bo... Biosense Resurfing Night Serum. A Ty tego nie używasz? Skąd to masz? Nie wiem, to chyba od kogoś dostałam. Mogę? Wiesz? Ale ja nie wiem, czy to jest dobre. Biosense to jest bardzo dobra firma. No to będę używać. Jak u Ciebie nie dostaję, no to nie biorę. No widzicie, no to dobra. I to do czego? To dostawię tutaj na górę. Do moich tamtych kosmetyków. Ale chamska. Tak się nie mówi. Chamsko to jest brzydko, okej? Okay? To co się mówi? Nie mówi się. Że się nie dzielę bardzo nieładnie. Tu miałam oczywiście... Się nie dzielisz bardzo nieładnie. Dobrze. Podzielę się. Mam Lancome jeszcze tutaj 40. No i tak naprawdę widzicie, na wierzchu mam moja mama, tak jak my pewnie wszystkie kobiety, te co używa. I na dole to tak, co tam leży. Co sobie przypomnę, albo zapomniane. Tak, zapomniane, ale jeszcze są szufladki, więc może, może jak będziecie chcieli drugą część, to zrobimy drugą część i z makijażem, i z perfumami. Myślę, że to byłoby też fajny filmik, więc skomentujcie, czy to chcecie. Ale chciałam zrobić taki ogólny, co moja mama tutaj ma. Bo dużo się pytacie, co moja mama używa na skórę, jak jesteśmy na live i takie rzeczy, bo no, zadbana jesteś. Dziękuję. Dziękujemy za oglądnięcie. Mam nadzieję, że skorzystacie z niektórych produktów, wypróbujecie, jeśli będziecie chcieli, ale pamiętajcie o tym, żeby tak naprawdę wybrać odpowiedni produkt do własnej skóry. Thumbs up, dajcie znać, czy chcecie drugą, trzecią część, perfumy, makijaż. I zrobimy, nie? Jak przyjedzie, będzie następna okazja. Tak, to nagramy. Dobrze, pa, pa! Pa.